Mam na imię Anna. Prawie od roku jestem mamą, natomiast od ponad 22 lat zmagam się z chorobą, jaką jest cukrzyca insulinozależna. W Polsce około 3 milionów ludzi cierpi na cukrzycę, z czego około 200 tysięcy to diabetycy typu pierwszego, czyli tacy jak ja. Tacy diabetycy muszą podawać sobie insulinę z zewnątrz, za pomocą penów bądź pompy insulinowej, ponieważ nasza trzustka nie wytwarza niezbędnego do życia hormonu, jakim jest insulina. Szczególnie trudnym czasem, zwłaszcza dla kobiety chorej na cukrzycę, jest okres ciąży, kiedy to pod wpływem hormonów ciążowych wahania cukru są nieobliczalne, a ciąża to istny roller coaster, jeśli chodzi o poziomy glikemii. Dlatego szansą na nasze leczenie, na zmianę naszego życia jest bioniczna trzustka, która została wydrukowana w technologii 3D przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki. Taka trzustka jest już po fazie badań przedklinicznych i w tym roku zostaną wykonane na niej badania kliniczne. Taka trzustka jest w pełni działającym organem wytwarzającym insulinę. Przeszczep takiego organu byłby dla nas szansą na komfortowe i dużo lepsze życie, bez ciągłego wykonywania zastrzyków oraz bez konieczności funkcjonowania z pompą insulinową. Jeśli nadal nie wiecie, na jaki cel chcecie przekazać swój 1% podatku, to zachęcam Was, abyście przekazali go Fundacji Rozwoju Badań i Nauki, ponieważ ta trzustka, którą mają wyprodukowaną, pozwoli nam godnie żyć. Żyć bez choroby, cieszyć się pełnią życia i uśmiechem na co dzień.